trenerze, pierwsza część spotkania chyba zaskakująca, jeśli chodzi o przebieg, przewaga zespołu gości. Dokładnie tak. Row lepiej wszedł w mecz, szybciej się zorganizował na tym boisku i faktycznie miał przewagę i w grze, i także w sytuacjach, niebezpieczne rzuty rożne. W szatni troszeczkę żeśmy skorygowali podejście do przeciwnika i to zadziałało, i w drugiej połowie to już my lepiej tą grę prowadziliśmy. I były okazje, i była piłka meczowa, bodaj w 85. minucie spotkania. Czyżby zatem sprawiedliwy remis? No chyba nie. No, wydaje mi się, że jednak mieliśmy więcej sytuacji. Rof też miał jedną, trzeba to zaznaczyć. Bardzo dobrze Justyna obroniła. Natomiast mieliśmy dwie, które no, trzeba strzelać. No, w Częstochowie podobnie, mamy dwie zbliżone sytuacje, też nie strzelamy. No jeśli takich sytuacji nie będziemy strzelać, to nie będziemy wygrywać. No, cieszy też zero z tyłu, ale martwi drugi mecz bez bramki. Wygląda na to, że ten podział punktów znacząco skomplikuje układ tabeli na jej szczycie. Zobaczymy, co się stanie przez weekend, ale tak jak pan mówi, jeśli przeciwnicy wygrają, no to nas przegonią i to my będziemy, jak to się mówi, oglądać plecy przeciwnika i między sobą, jeśli będziemy grać, to będziemy musieli wygrać. Kluczowe spotkania jednakowoż przed Bielszczankami, wyjazd do Biedrzychowic i konfrontacja z Resowiem u siebie. Dokładnie tak. Za tydzień mamy Rolnik i to ten mecz już trzeba wygrać, jeśli faktycznie chcemy zająć to pierwsze miejsce. Natomiast dobre jest to, że to teraz my będziemy atakować za pleców i może to się okaże kluczem. Justyna, czy spodziewałaś się w dzisiejszym spotkaniu, że będzie aż tyle pracy w bramce? Ogółem jak gram, odkąd gram na row, to mam mnóstwo roboty. Ogółem jest bardzo trudno, trudne mecze są. Wiadomo, nie ma lekko i row jest takim skomplikowaną drużyną. Rywal niewygodny, a i wynik daleki chyba od satysfakcjonującego. Dokładnie. Mieliśmy swoje sytuacje, row miał swoje sytuacje, no niestety niewykorzystane. Wynik 0-0 powinien każdą drużynę uszczęśliwić tak naprawdę. Co więcej powiedzieć, no szkoda.